Hej, 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 Liska! W następnym odcinku zagramy Fallout New Vegas. Jak widzicie, możecie zauważyć, jestem trochę w innym miejscu, ale to dlatego, że chciałem więcej przypomnieć sobie, w którym, gdzie my jesteśmy, w sensie rozmieszczenie pomieszczeń. Przyszedłem do pierwszego pomieszczenia, w którym jeszcze nie byliśmy, czyli do kliniki. Zobaczmy, co mamy tutaj. Co ja poczytajcie oczywiście. Mam nadzieję, że zdążyliście wszystko sobie otrzymać i tak dalej. Szafka, przepychacz, to nie. Obejdzie się. Derp. Derp. Derp, 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 derp. Derp, derp. Wybaczcie, Liska, za to, ale... programik odnagrywania dźwięku mi się przesunął i nie widziałem go na drugim monitorze. Co za tym idzie, nie widziałem i nie nagrywam. Złom? Oczywiście. Praktycznie w każdej ile. A to pusta. To może być. Może być, spoko. To nic takiego nadzwyczajnego. Chcemy tutaj. Tu gdzieś jedno cholerstwo siedzi, tylko dokładnie gdzie, to ja nie mam pojęcia. Jakby w ścianie, czy... Na tym poziomie, widzicie, że jest kropka, gdyby było wyżej, bo niżej to by był trójkącik pokazujący, z tego co pamiętam, czy to gdzieś wyżej, czy niżej. Dobrze, do góry chciałbym do góry. To którędy, proszę Państwa? Chyba muszę pipoja otworzyć. Czemu radia nie ma? No, dziękuję. Więc tak, mapa okolicy. W ogóle nie w tym kierunku, nie? Tam jest jakiś generator, to nie. Trzeba się chyba z windy skorzystać. Tak mi się wydaje. No widzicie, teraz jest trójkącik pokazujący, że jest na dole gdzieś. Gdzieś tam cholerstwo. No, chyba, że ten da się zejść tam. Ale wątpię. Pewnie, że tak. Właśnie nie da, w sensie. Barykadę postawili. Winda. Nie, to chyba wszystko przetrząsnęliśmy, co mogliśmy, prawda? Zadanie. Weźmy, zaznaczmy to zadanie 20 skryptom. Gdzie to jest? O, to. To jest to. Na zielonej trawce. No dobra. Tym niemniej jakbym tędy miał wyjść na produkcję żywności. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, żebym tędy szedł. Tak jak... Moment, tu jest. Aha. Ale trup. Truposz. Teraz miałbym iść chyba tutaj. Jest coś smacznego? Tutaj może? Mam kij bilardowy i nie zawaham się go użyć. Słyszycie? Aha, to jest to. Dobra, spróbuję otworzyć. Otwórz. Właśnie. Teraz udzielony dostęp w końcu. Więc, co za mnie? Siemasz! Nie gryź! Które? Mocne mają te. Żubaczki i... O! Łapęce swoje. Nie, no to będzie wstyd, jak mnie... Byle modliszka tu zaciuka. To byłby wstyd. Wstyd i hańba! Ja tu w pancerzu, kurde... Jakiś tych... Zdys miał najpierw coś. Też nie byłoby źle na pewno. Czyli... Food, food, food. Tak.
Stek z bramina, on dobrze leci, zostawmy na razie go. Mięso. Grzyby jaskiniowe, spoko. Sensorapilla. Sen obniża i. Czymś tak się. Nie wiem, trochę bym mógł obniżyć. Sensorapilla. Coca-Cola. Też, dobra. Więc tak. Świeże jabłko. A, możemy też. Stronki mysz. A, i niepoczenie to dobra. Już mniejsze. To nie, czas magazyn tylko. Owoc banana sajuka. Trochę pokan uspokaja. Kluski! Jej! Dobre kluski, nie są złe. Co my tu mamy u góry? Miło by było też nie zginąć, nie? Weźmy połę wodza. Uuu, wyjście. W sensie tu jest, jak się dobrze mi się wydaje, to jest jakieś... to mi słowa zabrakło. Odnawianie powietrza. Bierz go. No, dobrze. Więcej. Gin. Odświeżanie powietrza, tak to można. Uzdatnianie powietrza, o tak to chyba powinno być powiedziane. A tymczasem tłuczemy sobie mowiszki. Żeby wszystko tak chciało rosnąć w radiacji. Powiedziała jedna moja znajoma, patrząc się na swoje piersi. Wygrałem w tę grę. Momencik, co będzie teraz? To mi się nie podoba. Rzućmy okiem jeszcze na mapę. Weźcie tam taką okolicę bardziej niż świata. Dobra. Czyli tu mamy Pest Control. Oxygen-cycling. Ciekawe. Oxygen-cycling. Ciekawe. No to wyszliśmy stąd właśnie. No i w związku z tym rzućmy jeszcze. To jest to zamknięte, to nie. Rzućmy tutaj okiem. Może coś? A może nie? Tędy też coś tak nie ma co marzyć, nie? Se... A, to nie to. Ale się zabiłem w jajo. A, dobra woda. Nie jest zła. A co ja tu widzę? O, to się przyda. Nie chcę z Fredim rozmawiać. Stąd tego jak zauważyłeś. Terminal, a w nim? Drugi gatunek. Modliszka. I... Aha, grzyb. Aha, to wiem już o co widzę. Bam, 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 bam. Coś tu mocno pusto, to pomieszczenie. Co my mamy tu jeszcze z dawkę? Nie chcę mi się używać bardzo tych z wiadomych przyczyn. Paliwa trochę mało, strasznie mało zasadniczo. Tu zobaczymy za chwilę jeszcze. No jest bardzo wybroniony. Hmm.
oświetlenie może inne weźmy. No serio, w tym momencie jak się przyglądam tej zabawce. Nie, takie buty. A, duży magazynek. Tak, automat. A 10 nabojowy? Moment, tu siedzi Franca. A, jeden nabój. I co ja z tym zrobię? Nie. Dobra. Nie. To może być. A ty masz coś może? Posunąć się. Dupę wsadzą, kurde, na tą środek jest zadowolone życie. Te cholerstwa. Bardzo łatwy. To sobie jeszcze poradzimy jakoś ten. Dziam. Ej, karamba, z fotem. Nie chciałem przychodzić, chciałem otworzyć. A to jest różnica. Winda, tak? Tak. Bom. Ho. A. Trochę taka wypieczona ta myszołówka. Ale coś tu dziś jest. Tędy. Tego czegoś. Tu chyba nic nie ma. Co by nam chciało dupę odgryźć? Aj! Co ci jest? Co ci dziewnęło? Tak jakby. Dziki nosiciel. O, tego nie zważyłem. Nieźle. Gdzie tam łazisz po wyżkach? Nie bij mnie. O cholera. Nie, tak to ja się nie będę bawił. Nie ma takiej opcji. Ale człowiek bez broni palenia to jest normalnie porównanie ze zwierzętami. No. Rady się nie da. Za bardzo. A, że zależy... Jakimi? Dobra, teraz jeszcze musimy panią doktor znaleźć. Ale przydało się też tak zasadniczo leczyć, prawda? Takim bycie bitym to nie jest nic przyjemnego. Sklętoroga. A co? Na bogato ogniska. Będę sobie żałował. Proszę raz. Ale weźmiemy trochę... Przetrzebiemy im kieszenie, że tak to ujmę. Dziwnie. Madliszki kieszenie. Ciekawe połączenie. Bo modliszka z kieszeniami, to jest to. Znaczy się nadal leczę niby. Ale... Czy ja dam sobie radę? No cholera. Moment. Arm piercing. Duże obrażenia. To powinno być dobre. Tak, barykada. Quick save. A zróbmy jeszcze zwykłego save'a, wiadomo, krzyczę. Czy jest tu ktoś albo co? Omumom. Kabum. Co? No. Tego już nie przeżyło. Coś to kogoś gryzie w tyłek. Pip-Boy, ty coś widzisz? Tak, coś nie za bardzo. No tak, zejdź, by się nie zabić też. Kaboom? Oczywiście, że kaboom. Niby tu jest, ale ja tego nie widzę. Na Pip-Boy też. A takie buty, powiadasz? A, co zabicie tam, nie? Marnował pocisk, który praktycznie całe życie nie zabiera.
temu stworkowi, potworkowi, czyli mieszałówce. Jak to dane były nazwane? Piekielne rośliny? Chora, teraz pamiętam. W dwójce, jeden gościu, tak mówił na mnie. Wioskowy egzorcysta. Tak. To jest to. Rzadka czerwona pasta. Tylko ciekawa jaka rzadka. Rzadka rzadka czy rzadka rzadka? Rzadka w sensie, że płynna, czy rzadka może taka niespotykana? Nie, tam, pusto. Widzicie, już tak patrzenie cały czas patrzę, z automatu otwieram po kolei jak leci. Dobra, sponiewierałem trochę to. Dostaniesz coś. W dupę. Ty nie próbujesz ugryźć? Dobra. Co? To było... niecodzienne. Wielka modliszka, biedna modliszka. A ty kurde, siejesz tym? Wszędzie, tylko nie tam, gdzie trzeba. Nie wiem, czy to nie byłoby, chociaż nie. Tak się zastanawiam właśnie, czy nie by było łatwiej samemu chodzić, no ale jednak raczej nie. Z racji, że... Widzicie, mogę praktycznie być bez broni, a oni sobie jakoś radzą. Jakoś. A moi przeciwnicy nie są zatwali dla nich. W innych wypadkach ja sobie lepiej radzę. A, pani to, no to pani teraz przyjdziemy. Pani tam posiedzi. Ja się pobawię. Co tak ziewasz? Nie ziewamy, pracujemy! Bo to jest myszołówka pracowita. Żadnej pracy się nie boi. To pewnie wyjdziemy tędy, jak nie mam. Coś tu jeszcze widzimy? Ludziska, a wy? Coś tu widzicie, czy nie? Bo ja tak średnio. No licząc paprotek. One skrzydełka. Tak. Bam, 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 bam. Być czy nie być? Oto jest pytanie. Serio? Dobra. Powiedzmy, że... No, po części. Mogę iść do zostałem, bo mogłaby być taka opcja logowa, pozwalająca mi się od razu tam przenieść. Chyba z tego co pamiętam, w niektórych miejscach w Falloutie 2 takie coś było, że wybierając odpowiednią opcję logową, pojawia się od razu w jakimś innym miejscu. I chyba nawet trójce było coś, jak my sadzaliśmy megatonę, mogliśmy wysadzić. Się pojawialiśmy od razu w innym miejscu, że mogliśmy coś się wybrać. Dobra, chodźmy razem, albo... Pójdę, zachwytam do ciebie, coś w tym stylu, nie? Też takiego coś tutaj by się przydało. Według mnie. No i cię wybierasz, że chcesz jednak sobie iść sam, bo jeszcze coś tam zostawiłeś, czy coś w tym stylu. No to idziesz, a chcesz odradzać się przynieść, bo wszystko masz... Jak w moim przypadku co nie tutaj przetrzebione. No, dobry jest to, nie? No to słuchamy, no co? Nadejście. Dum-dum-dum-dum-dum. Zróbmy zapis, bo nie pamiętam, czy mam odpowiednią ilość gadki szmatki, zapomniałem nazwy, retoryki. Na chwilę wypadek załóżmy... Wyprawmy go może.
Chuj, mam mało tych, zostaw na pracy. I tak szaleje się z nimi. Dobra, załóżmy to. Wiem. Słuchajcie, a może dlatego tak powiedziała, bo miałem ten pancerz od RNK. Ciekawe. Nie bym miał, powiedzmy, nie wiem, odlubiono kogoś. To mi charyzmy podniosło. Powiem pan na handel. Dobra. Jak elegancko, to elegancko, co nie? Ten teges... Co jest do cholery? Aby to było tędy. Tędy? Momencik. Nie, nie tędy. Tędy. I tutaj gdzieś. A, on tu będzie. Zapiszmy. Oczywiście, no to. Nigdy nic nie wiadomo. Nawet pomimo tego, że mi się gra nie wysypała za bardzo, to wolę zmuchać na zimne. Mam do cholery. Do jasnej cholery, gdzie ty jesteś? Hello! Hello! Proszę. Pani! Dobra, jestem w stanie zmieść dużo. To raczej czytaliśmy. A, otwórz! Ale nie no, niby... Tak jak miał... Tak jakbym miał... No nie wiem. No właśnie... Co jest po staremu? Wszystko ładnie, pięknie, tylko że... No siłą rzeczy jest nieciekawie. Poziom wejście. Gdzie na cholera jasna polazła? Jestem ciekawy. Nawet bardzo. No a gdzieś tu powinna przecież być. Z tego co pamiętam. Ona bez ogona była tutaj przecież i można było z nią porozmawiać i ją przekonać. Dlaczego to zobaczcie, że to oczywiście tylko znajdę. Bo to jest trochę irytujące. Tak, sprawdziliśmy to. Jeszcze raz to samo. Powtórka z odgrywki. Bo gdzieś panią hrabinę w ciało gdzieś. Paniusiu, gdzie ty do jasnej cholery jesteś? No niby tutaj. Czy może w wyższym poziomie? Nie, no przecież nie kazałoby mi tu iść w takim razie, przecież raczej... Przecież nie? Spać magazyn. A spróbujmy jeszcze raz. Poczekajmy tak kilka sekund. Chyba nic z tego. No cholipka. Książki, książki, worek marynarski. O, granaty. To są jakiś tam plus. Ja się tutaj... Moment? Nie. Cofnąłem, ale... No do cholery, co jest? Coś grze chyba odbiło. No bo ja tej... Baby z nosa nigdzie tu nie widzę. Gdzie ona polazła?
zadania, zobaczmy. Spotkę się na drugim poziomie i właśnie wpadowej. No to tam przecież było raczej pierwszy poziom. No i jesteśmy na drugim, bo pierwszy poziom to jest wejście. Trzeci poziom, my jesteśmy na drugim. Czy ona jeszcze nie doszła tutaj, czy co? Nie rozumiem. No ogólnie tak ja mam zamiar się spotkać, ale... Gdyby ona zaczęła się pojawić, to żeby nie byłoby źle raczej, prawda? Co o tym sądzicie? Tu mamy... Ed-Ei... Arcana. Tylko... Kobita gdzieś mi chciało, no Amba Fatima. Przecież to nic sensownego nie ma. Nie no, wczytamy, bo to jest nie robota, nie będziemy tak biegać jak zwalnięci. Tak pewnie, jeśli się nie mylę, moglibyśmy zasuwać przez całą grę. Bo do końca świata, jeden dzień dłużej. 25, 28. Krypta 2, wejście. Dobra, sprawdźmy tutaj. Okej. Trudno. No co znowu tego cholera, co musi wybijać, no po prostu... Dobra, oj no mniej. Następny. Okej, do jasnej cholery, gdzie mi się odujesz. Dobra, Liska, wiecie co? Ja się nawet nie dopierdzielał, tylko jadę z nimi równo. Leżeć! Puda! Ty też. Azor, do budy. Oczywiście Freddy musiał wtrącić swoje 3 grosze. Następni. Komu, bo idę do domu. No oczywiście to znowu, bo inaczej by się obsmarkało. Amunicja się skończyła. Niech będzie i tak. W razie. Gdzie się tu rzucasz? Leżeć. No. Może tyle tego wszystko nie pozbieram, bo mi się nie chce teraz tego wszystkiego wyszukiwać wszystkich ciał. Tylko jak klecę już tak po kolejnej wyżej. No. Pusto. Dobra. Schowajmy broń. I robimy tutaj save'a. Nie ma opcji. Weźmy wszystko oczywiście. Może nie tyle quick save, to zwykłego save'a. Nowy zapis, tak jest. Dum 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 dum. No. Took your sweet time. I suppose the... No to ruszaj schabowe. Dwustuletnie pewnie. Biegnij, biegnij! Ruszaj, schaby. Nie ma opierdzielania się. No, no, no. Zasuwa, zasuwa.
Dobra, zrobimy save następny. Zanim aktywujecie skrypt, który tam zacznie coś tam robić. Oj. Wiesz, że to naprawione, nie? Hej. No. Wiecie co? Ja się nie denerwował, pójdę za nią. Pójdę za nią, bo to kurde jest nierobota, żeby tak biegać i nie wiem co robić. Mam już połowę odcinka za sobą i... O, ale jest chyba jakby z jakiejś skrypty była, albo zdobyła gdzieś Pip-Boya. Nie patrzę na ciebie, idź! No już! No poszła! No. Tak jakby z jakiejś skrypty była, nie? Na Pip-Boya. Oni wiadomo, tylko mieszkańcy krypty i ogólnie jakiś tam personel posiada Pip-Boya. Dobra. Poszło tędy, na produkcję żywności. Niech będzie i tak. Tylko spokojnie, ludziska, tylko spokojnie. Dobra. Mogłaby biec. Co nie? Niech zasuwa, nie zasuwa. Aż mi coś... Słuchawki cisną muszę. Bom, bom. A, ogólnie... Nie wiem, w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu, coś w tym stylu... mówiłem o tym... jakimś sterowaniu, prawda, do broni białej w grach. Ja też nie... który byłby takim standardem, jeżeli chodzi, powiedzmy, jakaś gra używa... potrafi znikać. Fajnie. Korzystałaby z jakiejś broni białej. Gdzie ona jest? Aha, tego E się zblokował. Ona tu jest gdzieś. Tym razem jest. No wiecie, taki plus, nie? Zapisz. No chyba musiał coś się naprawdę zbugować, bo przez ten czas zdążyłaby dojść spokojnie. Jak sami widzicie. A przecież zaczęliśmy też tutaj i tutaj, o. Jest? Jest. Cholerne babsko. Nie wczytaj! Zapisz. Ja to nie będę tego powtarzał jeszcze raz. Nie ma takiej kurczę opcji. Jeju, jeju. Nie, nie zaczynamy. Meaning the gas will have to be ignited close to where it's being introduced. I need you to find the vents where the gas is being pumped and ignite it. Oh, then survive the resulting blast. In the area where the gas is active, any kind of fire or explosion should do the trick. Hell, even lasers would do the job. If you don't have anything like that, I've got some grenades in my bag in the corner that you can use. I set the gas to pump into the fifth level since that's where the concentration of spores was highest. I'd start looking there. Typically, these vaults use circular vents in their air circulation systems. Look for a wall with two of them almost side by side. There's one just around the corner outside this lab if you need an example. Yes. There'll be an explosion when the gas is ignited, but I'm sure you'll... Pocieszające, co nie? Ale nie ma takiej opcji, żebym to robił na trzeźwo. Zaklejmy. Tak więc potrzebujemy... Takie coś musimy znaleźć. Ale mi się rozchodzi o wyjście. Najpierw wyjdziemy i pójdziemy sobie po... Moment, lewa, to tędy. Najpierw tędy. I na wyjście. O cholera, woda mi się skończyła. Trudno. Wyjdziemy sobie, pójdziemy do bunkra naszego, weźmiemy ładunki wybuchowe.
Okej. Okay. Nie pójdziemy. Moment, chwila. Chwila. Tak, że to nie ma. Poziom drugi. Musimy zejść, otworzyć drzwi. I tyle tak się dało, nie? Jak się nie mylę. Laboratorium, tędy. I tutaj. Mi się znowu zniknęła. Już myślałem, że kurde coś... Spróbujmy, aby nam się to udało. Mam taką nadzieję, bo wiecie, jest 7 i się uśmiecha uciekać przed eksplozją. Produkcja... Tutaj wejście. Albo wyjście właściwie, zależy z tej strony tylko spojrzeć. No, jest otwarte. Mam nadzieję, że się nic nie spieprzy, jak stąd wyjdę. Wiecie, co chodzi, nie? Dlatego zapis przed całym tym spróbujmy. Ładunki wybuchowe na pilot. C4, coś w tym stylu. Myśl człowieku. Da radę to kupić może jakimś tym uzbrojmistrzu? Na przykład? Nie byłoby na pewno źle, prawda? Mapa świata. Bo nie jestem pewien, czy ja to mam. Uzbrojmistrzowie, zobaczmy jeszcze u nich. Może najpierw. Żeby mieli to. No niestety raczej w tym odcinku to my raczej nie pójdziemy do tych chodowskich szlaków, nie ma takiej opcji, ale raczej prawdopodobnie tak. Chociaż nie, potrzebujemy... Breso stali, tak, musimy do Breso stali nasłać, bo... Dopiero potem rodzą szlaki. Dum, dum. Ładuj się, no kurczę, ja tyle wojsku nie służyłem, gro! Nie chcę współpracować, no nie chcę, no. A dupa, myślałem, że może w drugim kubku mam wodę albo coś, nie wiem. Moment, chwila, co proszę? Pierwszy raz to mam, chyba może dlatego, że mam ten. No nie ten guzik. Tak. Nie chcę wsłuchać NSI, widać. Dobra. Wyskakuj z tego dobrego. Uzbrojenie. Anti-battery rifle. Bozar, to nie. Patrzę się ogólnie na test na obrazki w tej chwili. Zobaczymy. Jak powinno szybciej zauważyć. Się wyróżni zdecydowanie, nie trzeba czytać nazw. Tak średnio, żeby miał. Czy to może gdzieś być indziej? No nie, no zawsze jest w tym, w uzbrojeniach. Skoczmy na tego jednak. Tu jest to krypta, a to mamy nasz bunkier. Oczywiście też będę się ładować 5 godzin. Prędzej to osiwieje siedząc na tym. W moim krześle. O, a jednak nie. A jednak się pomyliłem. Tak ogólnie ciekawi się co? Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy kiedykolwiek powstanie jakaś gra, albo powstała nawet nie wiem. Bo jak wiecie, nawet możecie zauważyć, nawet chociażby w tej grze, co byśmy nie... Aj, znowu nam ułaz wyrósł. Co byśmy nie kupili, oczywiście z odzieży jako takiej albo pancerzy, wszystko na nas pasuje. Wiecie, co biega, nie? Albo jest, nie jest duży, albo nie jest za mały, ogólnie wszystko jest sam raz, prawda? Buty, wszystko. Zawsze jest idealny. A to nagle byłaby taka gierka, której no powiedzmy detox, już tam związek. Okazałoby się, że no sorry,
No ale masz dużą nogę. Nie włożysz w te buciki szybkości swoich kajaków. To by było też ciekawe, nie? Każdy aspekt byłby jakoś tam ważny w jakiś tam sposób. Oczywiście powiedzmy, można by było zrobić coś w stylu, że nie wiem, przerobić te buty, powiększyć w jakiś tam sposób. Oczywiście powiedzmy tam straciłyby trochę na swoich tam jakichś właściwościach, ale jednak działałyby w jakiś tam sposób, prawda? Ciekawe by było, na przykład pancerze. Na przykład pancerz jakiś tam mniejszy, nie po przerobieniu go na jakiś większy rozmiar, nie zapewniałoby takiej dobrej ochrony. A powiedzmy, za duży pancerz, dajmy na to, ograniczałby ruchy jakoś. Te płyty nawet po przecięciu jakimś, coś w tym stylu, obróbce, jednak by no, nie były tak spasowane, jak być powinny, powiedzmy coś w tym stylu, tak? Tak. Materiał wybuchowy. Co my tu mamy? To jest mina, to nie. Rzućmy okiem tutaj. Rakietę, miny, granaty, miny, atomówki, mini atomówki. Dynamit, junk box. Czy jestem w stanie zrobić jakiś ładunek wybuchowy? Rzućmy okiem. Jeżeli kupimy coś. Tak średnio. A tutaj? Odzyska i konwersja. Moment. 6 lufowy shotgun? Ciekawe. Hunting rifle. Koń snajperski. Złom. Że na to nie zwróciłem uwagi. Dobra, jest w ogóle. No dobra. Rzućmy okiem ogólnie najpierw z tymi ładunkami wybuchowymi, które mógłbym... Bomba zegarowa. O. Dynamit. Tym to akurat nie dysponujemy. Bomba gazowa to nie. C4. O nie, to nie. Combat armor. To nie. Jest tego trochę, to nie? Elektryka plus 10. Broń palna. Ok, obronie generała armii amerykańskiej. Homemade platform rifle. Izotopy i inne cholerstwa. Rewolwer laserowy, ciekawe. Granatami jakiś. Wyrzutnia chyba, launcher, to można przetłumaczyć. Modyfikacje, to nie. Energy. Ranger Combat Armor. Aha, musiałem mieć tak po prostu. Nożowłócznia. Mogę kola. Ogniwa, papier, jakieś tam pasy. Gdzie to może być? No jest tego trochę od chuj, ale tak zasadniczo. Remote, pipe pump, nie. Flag mine, plazma, pulsacyjne. Zestaw naprawczy, taśma klejąca, tego nam brakuje, chujowni. Samostrzygujący się steampack. Wow. Potem to ogólnie zrzuciłem to okiem, ale najpierw... Nie? Sztuczce. Super steampack, steampack. Spawn. Gun. To nie.
Nikola Tesli. Do auto. Walczyska jestem chyba ślepy, albo na razie tego jeszcze nie ma. Ładunek wybuchowy. Moduł sensora, dynamit. No wszędzie dynamit, chociaż na ładunek wybuchowy nie. Ołów, proch pistolet, elektryczny złom i moduł sensora. I to chyba dało się tym właśnie zrobić. Materiały wybuchowe mam wystarczające. Czyli tak, ołów, raczej mam. Proch pistoletowy mam raczej. Tylko zobaczmy tak, elektroniczny złom i moduł sensora. Oczywiście się zrobił. Elektroniczny złom i moduł sensora. Elektroniczny złom. Weźmy wszystko. Moduł sensora. Jest, dobra. Weźmy na razie wszystko, to my tego wyrzucimy z potem. Tak, teraz proch pistoletowy, nie? I ołów. Scrap metal case powder, o. Proch pistolet. Mamy. To robiliśmy w... Nie tutaj. X, wyjście. Tam dole powinno być. Pyk. Ładunek wybuchowy, o. Ołów potrzebujemy jeszcze tylko, dobra. Są spłonki, czy nie? Ołów. Dobra, i teraz możemy zrobić. Ładunek wybuchowy, zróbmy... Ile możemy? Tak, ładunek wybuchowy dodano. Dobra, posortowane. I to też, dobrze. Weźmy detonator, chyba nawet mieliśmy detonator. Tak, jest tutaj. Dodaj usuń. Detonator, tak jest. Chodź, ja to tutaj się. To jest to, zróbmy jeszcze taki quick weapon. Tutaj nie wypróbujmy tego tutaj. To powiedzmy, powinno być spoko raczej. Tylko się napijmy. Zmieńmy. No jak to się robiło? Dobra, wybierzmy te ładunki wybuchowe może. Tak. Uzbrojenie. Ładunek wybuchowy. Tak, żeby nic może nie poleciało. A może tutaj. Weźmy G. Ja to chcę schodzić. No, może zmienić na cholerny ten? Coś nie chcę. Niech będzie. Co, nie chcesz? Ja myślałem, że to wysadzę. Będę płakał. Działaj! Nie chcę działać. Kurde! Ojeju, masakra. No nie, nie rozumiem w świecie. Mam mieć pół godziny, żeby w końcu za którymś razem nie zginąć. Skoro ja nie bawiłem się pancerzem wspomaganym i tak praktycznie co chwilę ginąłem. Co ci jest? Zapada się człowieku. Dobra, aż pełen śmierci niech będzie. Cholera jasna. Ja to już myślałem, że to będzie to. Dobra, to się wybrało niby. No i dupa. Nic nie daje. Nie no, mnie ma wrażenie, że to jednak tym będę mógł to zrobić.
Ładunek wybuchowy T4, coś takiego było na 98%. No i jest to alfabetycznie, zobaczmy. Home moment. Laser. To powinno być przy tym, no ale... Może być też na końcu, bo to jest L. To jest... Nie jest polska gra, jak wiadomo. Więc może... Ładunek wybuchowy. Nie. Tak niekoniecznie. Ładunek wybuchowy i to tyle, ale nic poza tym, abym mógł... Dynamit, mógł sensora, puszka, taśma klejąca. Cholera jasna. Wasteland, my rifle. No dziecko, zostałem 9 minut. Właśnie, jeśli komuś się nie podoba, ten odcinek faktycznie może być dość nudny, więc będę szukał do końca tego odcinka jakiegoś cholernego tego, także no... Scrap sword? Wow. A nie, scrap wood, a ja sword. A nie, rzeczywiście tutaj. To nie jest scrap, scrap, matchet. Granite launcher, mass of rifle. Repair, quiz, red shotgun. Repair kit. Co to jeszcze? Plazma, mina plazmowa, prototyp medycznego tego. Prototyp Medic Pole Armor. Prototyp Medic Pole Armor Shell. Chains, Pole Plant, Left Arm, Left Leg. Tak samo z tym. Ciekawe. Może kiedyś. Paliwo, kukurydza, bomby cukrowe, no i paliwo. Coca-Cola, może włócznie, no cholera jasna. Miny, to miny mnie nie interesują, chociaż mina kapslowa, no nie wiem czy ona mogła wybuchać. Tam mamy jakąś minę, to zaraz rzucimy okiem, że... Ciekawe. I proch pistoletowy. To są modyfikacje, to nie. Nas nie interesuje to. Konwersja pocisku rakietę. Izotop. Homemade rifle, granat jakiś, może za mało tego, ogólnie jakiś tam, może ładunku wybuchowego, tego nie mam tego wyświetlnego, momenty dynamic charge, dynamic oczywiście, jak tego nie posiadam za cholerę. Clear grenade. Wiecie co dziecka, nie będzie za bardzo do tego przedłużać, to nie ma sensu, ja tak tylko się tu błądzę jak dziecko w ciemności, albo dziecko we mgle. Więc, no, co tu dużo mówić. Dziękuję raz jeszcze za obejrzenie tych moich wypocin całych. Pierdzielenia 3x3 i kręcenia się w kółko i szukania wejścia. Oraz dziury w całym. Dziękuję wam oczywiście buzum, trzymajcie się dziecka, do następnego razu. Cześć.